Z nami Przemysław Zyśk. Środek obozu przygotowawczego, sparingi. Coś opowiesz nam na ten temat? Cześć. Tak, środek obozu, można powiedzieć, sparingi. Dzisiaj zeszliśmy już troszeczkę z rundek. Aktualnie jest bardzo mocno, jestem już bardzo zmęczony, ale tak to ma wyglądać w tym okresie przygotowawczym. 10 rund, chłopaki do mnie wchodzą po 3-4 rundki, ostatnio było 12, już powolutku schodzimy. Maciej Miszkin, Kamil Gardzielik, Rafał od Maćka i Kamil, przepraszam, zapomniałem nazwisko. Ogólnie jest bardzo ciężko, ale tak ma to wyglądać, zaraz będziemy schodzili powolutku z rundek. Teraz jeszcze 10 w piątek, potem 8 i 6 i kończymy sparingi, łapiemy świeżość, w środę wylatujemy do Anglii zaaklimatyzować się, już powolutku nastawienie takie bojowe. Najcięższy okres przygotowawczy mam za sobą, więc chyba wszystko zgodnie z planem. Oponent uznany faworytem. Coś powiemy na ten temat? Jakie jest twoje nastawienie? No oczywiście jest faworytem, bo jest u siebie. Ściany, jak to mówią, pomagają. Więc będzie bardzo ciężko, ale ja naprawdę jadę wygrać. Pierwszy raz tak naprawdę będę underdogiem podczas walki. Mam nadzieję, że wytrzymam tę presję. Bo jeszcze jej nie znam, ale chyba jestem spokojny. Naprawdę bardzo ciężko przepracowałem okres przygotowawczy. O walce wiem od stycznia, od końcówki stycznia mamy czerwiec. I kiedy w ogóle jest walka dokładnie? Ile do wyjazdu? Wyjeżdżamy w środę 22, tak? 3 dni przed walką. W środę przed. W sobotę walka, w środę wylatujemy, więc nie potrzebujemy więcej czasu, tak naprawdę. Przyjęte jest taka średnia tydzień przed walką, że się wylatuje. My wylatujemy w środę, myślę, że wystarczy. I z kim lecisz? Lecę z trenerem Malinowskim, z trenerem Kantorowskim. Później doleci do nas trener Baraniecki, Jerzy Baraniecki i trenera żona, która ze mną pracuje, troszeczkę rozmawia, bardzo mi to pomaga, zawsze przed walką ze mną rozmawia, więc to jest też takie ułatwienie. Ale to jego żona jest? Moim psychologiem prywatnym. Aha, okej, super. W takim razie bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Nie dziękuję, mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki, to już niedługo zdobędę ten pas.